Rozmowa dnia. I nasz kolejny gość, Barbara Stanisławczyk-Żyła, prezes Polskiego Radia. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nieprzypadkowo dziś się spotykamy. 15 lutego 1991 roku powstała Grupa Wyszehradzka. Wtedy to jeszcze był Trójkąt Wyszehradzki. O to może przypomnijmy, że istniało jeszcze takie państwo jak Czechosłowacja. Zanim te kraje ruszyły osobną drogą, reprezentował Czechosłowację Václav Havel. A na tym spotkaniu byli jeszcze Lech Wałęsa, który był przedstawicielem Polski, i Józef Antal, przedstawiciel Węgier. Od 1 stycznia tego roku Grupa Wyszehradzka, która z trójkąta stała się już kwadratem, doczekała się też inicjatywy wspólnej, prezentowanej w Polsce na antenie Polskiego Radia właśnie, bo 1 stycznia wystartowało Radio Wyszehrad w jej radiowej jedynce. Tak, i to jest efekt, owoc współpracy pomiędzy mediami właśnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Czechy, Słowacja, Węgry, Polska. Tak jest. Współpracy pomiędzy mediami i współpracy pomiędzy dziennikarzami, szefami mediów również. Audycja powstała rzeczywiście na początku tego roku i chcemy zaprezentować kulturę, zwyczaje, obyczaje. To, co ważne w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej, prezentujemy na naszej antenie, a stacje w poszczególnych krajach mówią również o nas. Wyszehr Radio jest na antenie radiowej jedynki do wysłuchania zawsze w niedzielę między 20.30 a 21.00. To jest tak, że ta sama audycja jest emitowana w różnych wersjach językowych w różnych krajach, czy po prostu każdy dobiera sobie na własną rękę relacje, każda stacja produkuje swoją audycję po swojemu, dla swojego słuchacza, czyli charakter tej audycji jest autorski w poszczególnych krajach. Ale posiłkując się, jak rozumiem, relacjami przygotowywanymi także przez partnerskie radiostacje. Jak najbardziej. Współpracujemy dziennikarsko również na poziomie już samej produkcji w poszczególnych programach, ale nie jest to program narzucony przez żadny z krajów, żadną ze stacji, tylko to jest autorski program poszczególnych stacji. To może ja za daleko wychodzę, ale może warto porozmawiać byłoby z prezesem Telewizji Polskiej, żeby też jakiś telewizyjny odpowiednik Wyszehradia się pojawił. No wiem, że taki projekt był, natomiast nie wiem w tej chwili, na jakim jest etapie. Jestem zainteresowana tym, co się dzieje w Polskim Radiu wokół, więc nasza współpraca się rozwija bardzo, bardzo mocno w Grupie Wyszehradzkiej i nawet poza Grupą Wyszehradzką działamy na arenie międzynarodowej intensywnie. Ale te relacje są o tyle ważne w Grupie Wyszehradzkiej, że tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, kontaktując się w ramach takich bilateralnych spotkań, ale też spotkań w całej grupie, że mało wiemy o sobie tak naprawdę, że potrzebna jest taka wymiana i myśli, i wymiana kulturowa, i właśnie informacyjna również. Także mam nadzieję, że również te audycje będą ciekawe i potrzebne dla społeczeństwa. Każde nowe przedsięwzięcie to są fundusze. Nie zabraknie pieniędzy na Wyszehr Radio w tym roku i w kolejnych? Myślę, że nie. To jest, zwłaszcza, że to nie jest drogi program. To jest w ogóle koncepcja, projekt. On jest oparty na pomyśle, na dobrej współpracy i na już pomyśle realizacyjnym. Natomiast finanse są rzeczą ważną, ale one są zapewnione. Nie będzie z tym problemu. Kiedy gościliśmy delegację z Węgier kilka miesięcy temu i była właśnie mowa o tym, że warto byłoby jakieś wspólne przedsięwzięcia rozpocząć, pojawiały się różne pomysły, zresztą też goście z Węgier mówili o tym, że może wspólne koncerty, może jakieś inne inicjatywy, w każdym razie coś więcej niż tylko Wyszehr Radio. I w tym kierunku też coś będzie się działo? Tak, w tym roku mamy trasę z lata z radiem urozmaiconą o tyle, że planujemy koncert Grupy Wyszehradzkiej. I to będzie jeszcze w tym momencie, nie wiemy w jakim mieście, ale gdzieś na południu Polski. Tak, żeby to było takie miejsce dogodne, jeśli chodzi o dojazd dla wszystkich. Będzie to miało miejsce właśnie w Polsce. Jeszcze dokładnie nie wiemy, którego weekendu, ale taki koncert jest planowany i też mamy akces w tych poszczególnych krajów, że chcą z nami zrealizować ten koncert. Duże spotkanie wykonawców wszystkich czterech krajów w ramach lata z radiem. Gdybym panów zapytała, jakie zespoły, czy jakich muzyków znacie na przykład z Czech, ze Słowacji lub z Węgier, to czy potrafilibyście odpowiedzieć? Ci, co się jeszcze otarli o podziemne kasety, to by powiedzieli, że Nochawica i Karel Kryl, tak? A teraz to słabo. Ale ja się pochwalę. Na przykład Richard Müller, wydaje mi się, że jest taki wykonawca na Słowacji, pseudonim artystyczny Richard Müller,
takie poprokowe piosenki śpiewa. Bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Ale śpiewa po czesku, chociaż jest słowackim wykonawcą. Tam takie bliskie są te klimaty i wymiana. To ja podpowiadam, żeby zaprosić tego wykonawcę. Że taką, nasza Laska Leti taką piosenkę śpiewa. Bardzo naprawdę dobra. Piękny, łagodny przebój. Ale to ten koncert wyruszy też za granicę Polski, żeby ci sami wykonawcy na przykład zaśpiewali na Słowacji gdzieś. Na razie mamy plany, żeby to był koncert Lata z Radiem o dalszych planach w tej chwili nic nie wiemy, nic nie planujemy. Myślę, że małymi krokami, że jeśli nam się uda zorganizować, a myślę, że tak, bo wszystko na to wskazuje, to już będzie taki ważny krok w kierunku współpracy. Ale jeszcze powiem więcej, że współpracuje również nasza czwórka, czyli młodzieżowa nasza stacja z odpowiednikiem czeskim, z takim Radio Wave. I tutaj ta wymiana doświadczeń i ta współpraca też się bardzo dobrze zapowiada. Nie tylko na poziomie wspólnych koncertów, ale na poziomie wymiany doświadczeń, wymiany programowej. Także takie dwa młodzieżowe projekty, bardzo dobrze rozwijające się i współpracujące ze sobą. To na Wyższych Radio najbliższe zapraszam w niedzielę o 20:30. Na koncert czekamy latem w ramach trasy Lata z Radiem. A dziś w rocznicę 26. powstania Grupy Wyszehradzkiej. O tej współpracy radiowej rozmawiałem z prezes Polskiego Radia Barbarą Stanisławczyk-Żyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.